Cześć! Oglądacie nieregularne dawki miłości do starego kina. W tym odcinku przekonamy się, jaki los spotkał 13 kobiet. W 1996 roku na ekrany kin zawitał Krzyk w reżyserii Wesa Cravena ze scenariuszem Kevina Williamsona. To samoświadome krwawe widowisko nie tylko rozpoczęło kolejny cykl filmów, ale również wprowadziło podgatunek horroru, jakim jest slasher, w nową erę. A przy okazji było też listem miłosnym do obrazów z lat 70. i 80. Historia slasherów nie zaczyna się jednak wraz z premierą Halloween Johna Carpentera, czy razem z wcześniejszymi hitami kina eksploatacji z teksańską masakrą Piłą Mechaniczną na czele. Często mianem pierwszego albo jednego z wczesnych slasherów określa się psychozę Alfreda Hitchcocka, ale prawdziwe początki można odnaleźć wśród filmów powstałych zanim w Hollywood na dobre zaczęto stosować się do wytycznych zawartych w tzw. kodeksie Hayesa. W 1932 roku widzowie dostali możliwość obejrzenia 13 kobiet, czyli opowieści o przyjaciółkach ze szkolnego stowarzyszenia, które po latach zdecydowały się na sprawdzenie, co też gwiazdy dla nich zaplanowały. W odpowiedzi otrzymały przepowiednie pełne morderstw, samobójstw i zgonów bliskich osób. Kobiety nie wiedziały jednak, że za sporządzenie horoskopów nie odpowiadał prestidigitator, a ich ofiara z czasów szkolnych. Ofiara, której jedynym przewinieniem był kolor skóry. Tak zaczyna się historia o zemście po latach i wykańczanie bohaterek jedna po drugiej. Już tu pojawia się element charakterystyczny dla slasheru, czyli stopniowo popełniane morderstwa, których przyczyn należy doszukiwać się w traumatycznych doświadczeniach z przeszłości. Kolejną cechą slasherów obecną w 13 kobietach jest stopniowe okrajanie obsady, aż do momentu, gdy na scenie zostaną tylko morderczyni i tak zwana ostatnia dziewczyna. Poza byciem ostatnią, Laurę do grona Final Girls klasyfikuje również jej odmienność względem rówieśniczek. Tak, dochodzimy tutaj do jednej z zasad umożliwiających przetrwanie horroru. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one. You can never have sex. Co prawda Laura jest matką, więc nie można tu mówić o wstrzemięźliwości seksualnej, ale za to jedna ze scen wyraźnie wskazuje na to, że w tej kwestii cechowała ją zachowawczość. W pewnym momencie jej przyjaciółka stwierdza: ty zawsze bałaś się, że mężczyźni posuną się za daleko, a ja bałam się, że do tego nie dojdzie. Slashery to również dwa powody dla ukarania bohaterów. Pierwszy jest oczywisty. Popełniona dawniej zbrodnia lub znalezienie się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Drugie z wymienionych występuje najczęściej w przypadku, gdy motywem nie jest wyłącznie zemsta, a również, bądź przede wszystkim, rocznica jakiegoś wydarzenia. Drugi powód do ukarania bohaterów to stary, dobry grzech. Jak w swoim artykule An Unacknowledged Horror Classic zauważyły Dawn Kittley i Gwen Hoffman, występkiem, za który miała zostać ukarana Laura, nie było spożywanie różnego rodzaju substancji, bądź stosunki przed lub pozamałżeńskie. Laura miała zostać ukarana za swoją niezależność. Samotna matka o silnej osobowości, która stwierdza, że nie potrzebuje mężczyzn w swoim życiu, oczywiście poza pracownikami. To zbyt wiele, tym bardziej, że w kinie amerykańskim powoli zmieniały się czasy. Wydarzenia, do których doszło, na tyle złamały charakter Laury, że pod koniec filmu powiedziała ona detektywowi, że czułaby się lepiej w jego towarzystwie. Jak możecie się przekonać, pewne elementy slasherów przez lata pozostały niezmienne. Historie spod znaku gwałtu i zemsty to kolejny podgatunek kina eksploatacji, którego elementy znajdziemy w 13 kobietach. W jednej ze scen Ursula, w tej roli Myrna Loy, wspomina o białych marynarzach i braku ochrony ze strony swoich przyszłych ofiar. Ochrony, do której potrzebny był tylko jeden gest – zaakceptowanie jej jako białej. Zamiast tego została odrzucona jako mieszaniec. Wtrącenie o marynarzach nie zostało dokończone, ale można domyślić się, co spotkało nastolatkę ze strony tych mężczyzn. Jak wspomina Aleksandra Heller-Nicholas, autorka Rape Revenge Films, jeśli zemsta zamiast przez mężczyzn dokonywana jest przez kobiety, to całość nabiera feministycznego wymiaru. Kobieta nie jest wtedy sprowadzana do roli rekwizytów narracji, tylko stawia czoła wydarzeniu, do jakiego doszło i wiedząc, że prawo jej nie pomści, bierze sprawy w swoje ręce. Dalej w tym opracowaniu Heller-Nicholas wymienia 13 kobiet wśród prekursorów tego typu opowieści. Wybrałem jednak bardziej ogólną wypowiedź ze względu na to, jak dobrze pasuje do motywacji Ursuli. Doskonale rozumie ona, że prawo nie stanie po jej stronie. Tak ze względu na płeć, w jednej ze scen zauważa, że mieszańcom płci męskiej jest łatwiej, jak i ze względu na rasę.
Ale 13 kobiet to nie tylko korzenie podgatunków, których rozkwit nastąpił znacznie później. To przede wszystkim interesujące odzwierciedlenie nastrojów, jakie w latach 20. i 30. panowały w Stanach Zjednoczonych. Upatrywanie w Azjatach głównego zagrożenia dla zachodniej cywilizacji, czyli tzw. żółte niebezpieczeństwo, przeniknęło również do dzieł kultury. W amerykańskich filmach z pierwszej połowy XX wieku postacie Azjatów bądź osoby o azjatyckim pochodzeniu najczęściej były tymi złymi, choć zdarzały się też przypadki innego podejścia, jak chociażby detektyw Charlie Chan. Ponadto, mimo popularności, jaką cieszyli się na przykład Sesue Hayakawa czy Anna May Wong, często w azjatyckich rolach obsadzani byli biali aktorzy. Tak też się stało w przypadku 13 kobiet. W postać Ursuli wciela się Myrna Loy, czyli aktorka mająca doświadczenie w odgrywaniu Azjatek, ale poza tym cała jej wschodniość ograniczyła się tylko do tego, że część dzieciństwa spędziła w miejscowości położonej na południowy wschód od stolicy Montany. Jednak w tym przypadku decyzja o obsadzeniu białej kobiety w roli osoby o azjatyckich korzeniach okazała się nad wyraz trafna. Pomijając rasistowskie podłoże tego castingu, to z punktu widzenia budowania napięcia i zwiększenia poczucia zagrożenia, zaangażowanie Loy było strzałem w dziesiątkę. Oto mamy półhinduskę, która bez problemu może przeniknąć do białego społeczeństwa i wmieszać się w tłum. Widać to wyraźnie podczas scen na dworcach. Wróg, którego tak łatwo nie da się rozpoznać, jest wyjątkowo niebezpieczny. Dodatkową przewagę Ursuli stanowią narzędzia wykorzystane przez nią do zemst, czyli sugestia i zauroczenie mistycyzmem. To zresztą kolejne podkreślenie dwoistości jej natury. To przecież kobieta reprezentująca dwa światy, w swoich działaniach korzystająca z dobrodziejstw wiary w siłę wyższą i psychologii. Ofiara i sprawczyni w jednym. Ostatnią kwestią wpychającą Ursulę w krąg postaci odzwierciedlających obawy związane z żółtym niebezpieczeństwem jest jej dążenie do zamordowania dziecka Laury. Tu nie chodzi wyłącznie o zemstę jednostki. Interpretując to nieco szerzej, w tym działaniu można dostrzec amerykańskie lęki przed Azjatami zagrażającymi przyszłości białego społeczeństwa. Zatem Ursula nie jest tu tylko typową azjatycką kusicielką, ale również symbolizuje zagrożenie dla następnych pokoleń zachodniej cywilizacji. Odchodząc od kreacji Ursuli, należy zwrócić uwagę na fakt, że nie jest ona jedyną złą postacią w tym filmie. Członkinie Kappy doprowadziły przecież do tragedii niewinnej dziewczynki, a po latach nie miały z tego powodu żadnych wyrzutów. Widać to wyraźnie podczas rozmów w pociągach. Pierwsza z kobiet tylko stwierdza, że Ursulę spotkało kiedyś niezbyt miłe zachowanie ze strony innych dziewczyn. Druga natomiast zamiast przeprosin wyrzuca z siebie wymówkę „byliśmy tylko dziećmi”, po czym przechodzi do ataku, nazywając Ursulę osobą nieludzką i szaloną. Film jednak wyraźnie wskazuje na to, że Laura jest w równym stopniu potworem tej opowieści, co Ursula. Gdy pierwsza z wymienionych spogląda w lustro, to widzi w nim nie tylko swoje odbicie, co może wskazywać na to, że obie panie niewiele się od siebie różnią. W ogóle lustro pełni tu ciekawą rolę. Poza wspomnianym przed chwilą momentem, lustro jest istotnym elementem jeszcze jednej sceny. Gdy Helen zmaga się z myślami o samobójstwie, wywołanymi nie tylko sugestią ze strony Ursuli, ale również niedawną utratą dziecka, stara się nie patrzeć na leżącą na łóżku broń. Podchodzi do lustra i w jego tafli dostrzega odbicie przedmiotu, którego widoku tak bardzo chciała sobie oszczędzić. To naprawdę ciekawe wizualne przedstawienie wewnętrznego konfliktu. Zanim przejdę dalej, to dla rozluźnienia wspomnę jeszcze o jednym z niewielu humorystycznych elementów obecnych w 13 kobietach. Gdy przyjaciółki zastanawiają się, dlaczego szofer nie spotkał Helen na dworcu, jedna z nich stwierdza, że pewnie pojechała taksówką. Po tych słowach na ekranie pojawia się karawan. Cóż, Helen rzeczywiście skorzystała z innego środka transportu. Biorąc pod uwagę poruszone kwestie, to zadziwiająca jest dla mnie zaskakująco częsta skłonność do pomijania tego tytułu w różnych pozycjach poświęconych filmom. Nie kojarzę, by w skądinąd bardzo dobrym przewodniku, jakim jest Forbidden Hollywood, autor na dłużej zatrzymał się przy 13 kobietach. I to mimo zdjęcia Myrny Loy w jednej z jej azjatyckich kreacji, które wita czytelników zaraz po otwarciu książki. Podobna sytuacja wiąże się z pozycją poświęconą mniejszościom etnicznym w amerykańskich filmach. Encyclopedia of Ethnic Groups in Hollywood pomija 13 kobiet, mimo kilku wzmianek na temat Loy i jej wcielania się w rolę Azjatek. O 13 kobietach nie przeczyta się również w wielu pozycjach skupiających się na filmowych horrorach.
Dlatego, jeśli kiedyś będziecie mieć ku temu okazję, to koniecznie obejrzyjcie ten film i mówcie o nim. Mówcie, by zyskał on należny sobie rozgłos. Zresztą podobnie uczyńcie, jeśli już znacie 13 kobiet. Na zakończenie kilka słów na temat aktorek. Dan i Loy stały się później głośnymi nazwiskami w Fabryce Słów i na swój sposób obie zapamiętały ten jedyny wspólny występ. Myrna Loy powiedziała kiedyś, że za każdym razem, gdy Dan zdobywa rolę, którą ona chciała mieć, to żałuje, że w 13 kobietach Ursula nie zabiła Laury. Do tych słów odniosła się również Irene Dunne. Jak można przeczytać w jednym z wywiadów, Loy powiedziała później, że gdyby naprawdę mnie zabiła, to w następnych latach do niej powędrowałyby wszystkie moje smakowite kąski. Gwiazdy części obsady nie miały nawet możliwości, by zabłysnąć. Stało się tak, ponieważ role niektórych aktorek zostały w całości wycięte z filmu. Najgorszy los spotkał jednak tę, której rola została drastycznie skrócona. Początkowo czas ekranowy Peg Entwistle był znacznie dłuższy, a jej rola bardziej rozbudowana. Hazel miała być centralną postacią pierwszej części filmu. Po pokazach testowych i chłodnym przyjęciu zdecydowano się jednak na wycięcie większości scen z udziałem aktorki. Autor książki Peg Entwistle and the Hollywood Sign Suicide twierdzi, że główną przyczyną skrócenia tej roli był homoseksualny romans Hazel. Zgadzałoby się to z treścią książki, gdzie postać ta również była lesbijką. Cenzorom Hayesa, którzy wtedy nie mogli jeszcze wymagać, a jedynie sugerować, nie przypadł do gustu ten wątek, co doprowadziło do jego usunięcia z filmu. O ile powody skrócenia roli Entwistle pozostają w sferze domysłów, to wiadomo jest jednak to, co nastąpiło później. Jeszcze przed premierą 13 kobiet RKO nie przedłużyło kontraktu z Entwistle. 18 września 1932 roku znaleziono jej ciało. Aktorka popełniła samobójstwo, skacząc z litery H w napisie Hollywoodland. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnych dawkach.